Zobaczmy, czy on może się pozbyć na przykład takiej krowy. O co? Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku Steardown. I dzisiaj, słuchajcie, wróciłem z Chorwacji, także wracamy do nagrywania. Zostawcie subika i lajka, żeby mnie jakoś podnieść na duchu. I mamy też dużo modów, które wyszły. Jesteśmy na starej mapie z tego względu, że jest tu Grzesiu. A Grzesiu, jak wiadomo, mnie bardzo kocha. I Grzesiu, słuchaj, znalazłem dla ciebie nowy transport na górę. Nie ten helikopter, tylko inny helikopter. Czaisz, mamy inny helikopter tutaj. Uwaga! Czemu on strzela? On nie miał strzelać! Ej, czemu on strzela? Dobra, odlatujemy! Jezu! Jaki on jest mocny! Przecież tym się odlecieć wtedy nie będzie dało. Czekajcie, musimy go zgubić, bo to jest... To jest już problem! Jeszcze rakietami! Tam byli kierowcy. Co ty zrobiłeś? Dobrze, ale zgubiliśmy go. Zgubi! Nie zgubiliśmy go. Dobrze, wiecie co? Weźmy minigana, bo on jest już denerwującym helikopterem. No rozwalił mi dwa helikoptery tutaj. A Grzesiu sobie stoi i jak gdyby nigdy nic, jak gdyby nigdy w ogóle się nic nie działo. Jakim cudem ty żyjesz w ogóle? Ej, ale możemy z nim zrobić wojnę. Myślałem, że to będzie transport dla Grzesia. Ten oczywiście w głowę musiał się walnąć. Ale no jako, że to strzela, to wszystkie moje plany się zepsuły, także teraz odlecimy. Będziemy lecieć sobie z Grzesiem. Oczywiście musimy Grzesia chronić za wszelką cenę. I uwaga, respimy helikopter, z którym będziemy walczyć. On już nas rozwalił. Grzesiu, trzy... Co ty zrobiłeś? No jeszcze spadł nam na helikopter. Ej, to jest jakaś tragedia. Chodź, Grzesiu będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Ale jakbyśmy zrespili ten helikopter, zamrozić go się nie da. Cudownie. Czekajcie, wpadłem na super pomysł. Jak zamrozić taki helikopter? Bierzemy chopper, bierzemy go, stawiamy. Czy on wleciał w budynek? Czy ty wleciałeś w budynek? Jeszcze rozwala wszystko. Bierzemy, słuchajcie, kabel. Podłączamy go do budynku. I ten kabel go powinien zatrzymać. Ej, to działa. Okej, i teraz powinien być całkowicie uwięziony. Zobaczcie, że on lecieć nie może przez te kable. I teraz stajemy sobie tutaj, bo on tu po prostu nie doleci. Respimy Grzesia. Dajemy Grzesia na pokład helikopteru. To może być ciężko. Jeszcze zginął. Dajemy Grzesia na pokład helikopteru. Śmigła nie powinny mu nic zrobić. Przecież nic się nie da z tym głupim helikopterem zrobić. Jeszcze zawis na kablach. Grzesiu, słuchaj, to twój nowy helikopter. Wejdź sobie do niego. Troszkę średnio lata, ale przetestuj. Czy on zginął w środku? Grzesiu, gdzie twoja głowa? Czemu zamieniła się w kibel? Grzesiu, słuchaj, mamy nowego kolegę, czaisz? Nowego kolegę, który jest tutaj. Co? Co? Jeszcze go nie postawiłem? Grzesiu, pozbył się wszystkich. Co to jest za potwór? Jezu, rozwala to wszystko. Zgubił nas? Halo? On tu jest, zobaczcie. Ej, Grzesiu, zostałeś ostatnim Grzesiem na świecie. Ja bym uciekał na twoim miejscu. Jeszcze zgasić tu trzeba, bo się cały helikopter spali, ale trzeba się tego gościa tutaj jakoś pozbyć po cichu. Okej, nie widzi nas. Możemy sobie uciec, wejść na helikopter, żebyśmy byli bezpieczni. On idzie po Grzesia. Czy on wchodzi do helikopteru? Czy on wszedł do helikopteru? Co? On wszedł do helikopteru! Ej, i teraz odlecieć tym helikopterem, to było genialne. Ale niestety się nie da.
Ale możemy zrobić taką pułapkę na niego, czyli jeżeli on jest w środku, to tak naprawdę jedyne co nam zostało do zrobienia to podłożenie bomb pod ten helikopter, a ten robot! No... sam się zniszczy. Razem ze mną zresztą. Ale zobaczcie, jak to pięknie wygląda, jak ten helikopter się fajnie zniszczył, a ten robot po prostu wyparował przez taką ilość wybuchów. A Grzesiu razem ze swoimi braćmi nieżywymi przy sobie stał po prostu. Grzesiu, zobacz, pozbyłem się twojego zagrożenia, zemściłem się za twoich bra... Czemu ty idziesz na kolanach? Co ty robisz? Grzesiu, jestem bohaterem! Przestań gasić ten helikopter! A co jakbym to zrespił gdzieś tutaj? Tylko teraz zrespimy tego innego, takiego troszkę inaczej wyglądającego. Zobaczmy, czy on może się pozbyć na przykład takiej krowy. O co? Po prostu wybuchła ta krowa. Czekajcie, czy on utknął? Ziomeczku, utknąłeś? Nie utknąłeś! Weźmy naszą tarczę i tarczą spróbujmy się bronić. Dobrze, właśnie o to chodzi. I teraz zaprowadźmy naszego kochanego robota do Maćka. Czy Maciek przetrwa strzał naszego robota tutaj? Proszę bardzo. Nie przetrwa. Nie przetrwa. A co jakbyśmy do niego podłączyli masę boosterów? Czy będziemy... Czekajcie, czy można po prostu krążyć wokół niego i on nie nadąży się obracać, żeby w nas strzelić? Ziemeczku, nie dajesz rady. Ale możemy też włączyć nieco szybsze obracanie się jego i zobaczcie, wpadł po... pod ziemię i żyje. Jesteśmy za trawą, chyba nas nie widzi. Ej, nie widzi nas. Maciek, Maciek, idź go gryź. Gryź go, Maciek. Gryź go. Jedynym sposobem na te głupie roboty jest chyba minigun, który pozbywa się ich w chwilę. Ale możemy też, słuchajcie, co to? Czy to jest od minigana? Możemy też, słuchajcie, zrespić te roboty. Ale to fajnie wygląda. Zrespić te roboty i włożyć takiego do niszczarki. Tylko przeżył, to mi się nie podoba. Ziomeczku, żyjesz? Halo, ja rozumiem, że chcesz mnie zabić, ale rozumiem, nie musisz mi tego mówić, tylko to zrób po prostu, tylko jakiś pijany jesteś i... No, wstawaj! Halo? Spędziłeś noc z Grzesiem? Czy o co chodzi? Nie no, on jest już po prostu useless. Ale zobaczmy, czy nasz młotek ukochany, uwięziłem właśnie robota deskami, który się wydostał. Staje! Trzeba go po prostu trafić teraz tym młotem. I się go... A, co się stało? Andrzej, Andrzej, żyjesz? Zobaczmy wreszcie, czy w ogóle jest jakaś szansa, żeby pozbyć się... Pozbyć... Co się... Jakim prawem? Czemu jesteś nieśmiertelny? Co tu? O! Nie żyje. Mamy też lepiej wyglądające wybuchy, zobaczcie teraz. Po prostu są takie odłamki, które spadają. I tutaj mamy nieco większy wybuch przygotowany. I jeżeli to wybuchnie, to naprawdę fajnie wygląda. Szczególnie, że takie części, takie kamyczki jeszcze latają, żeby jeszcze bardziej uśmiercić komputer. A jeżeli wybuchnie masa samochodów, To za każdym razem jest praktycznie ten sam rodzaj wybuchu. Myślałem, że to będzie się troszkę różnić, ale no cóż. Jesteśmy w dość dziwnym miejscu. Nie wiem, czy to jakiś cyberpunk czy coś. Ale zobaczcie, co tu się dzieje. Tu są jakieś mega nowoczesne czasy i nadal wszystko jest na kabel. Także to jest trochę dziwne. Oj, zepsułem. Ale możemy przecież zrobić prawdziwą tragedię i spowodować, że będą gonić nas
i helikoptery, dosłownie takie 5 gwiazdek w GTA, zobaczcie sami. Masa helikopterów, masa policji. Nas goni i ludzik Lego tu też jest, ale to w sumie nie wiem czemu. Zobaczmy, czy te helikoptery mogą coś nam zrobić, gdy my mamy czołg, a przy okazji możemy też pozbyć się po prostu policji, przejeżdżając ich. Także zostały tylko helikoptery, które nic nam nie robią w sumie. Ale ja też tak jakby nie mogę nic im zrobić, chyba że wyskoczymy z rampy i idealnie trafilibyśmy taki helikopter, ale jest to praktycznie niemożliwe. Także trzeba się schować do ludzika Lego. To jest super pomysł, nie podważajcie mojego pomysłu. Wziąć minigana. Jeszcze ludzik Lego spadł. I pozbyć się tych helikopterów. Proszę bardzo. Został ostatni helikopter, który... W ogóle one ode mnie uciekają. Halo. Jestem tutaj na ziemi. Nawet przestał we mnie strzelać. Chyba się przeraził. Grzesiu, słuchaj, jesteśmy bezpieczni. Grzesiu, czemu nie żyjesz? Przecież on cię nawet... No teraz rozumiem. Nawet cię nie trafił. Ale słuchajcie, to wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika. Nawet młotek nie może rozwalić tego helikoptera. Subika i lajka. Ja was żegnam. Pa, pa.